100% siebie to celebracja prawdziwej kobiecości. Bez stereotypów, bez oceniania, bez barier. Każda z nas jest inna. Każda ma inną osobowość, poglądy czy zainteresowania. Łączy nas jedno. Wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju pasja. To ona definiuje nasze piękno i wyrażanie siebie na 100%. W cyklu wywiadów bohaterki akcji Tymbark Witamini opowiadają Gosi Ome swoje historie i przedstawiają 100% siebie. Dzień dobry, dziś 100% kobiecości w sporcie. Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka, lekkoatletka, sprinterka, doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, dwukrotna medalistka Mistrzostw Świata w sztafecie 4x400, najlepszy sportowiec roku i tak dalej, i tak dalej. Cześć, dzień dobry. Cześć. Trochę masz już tych tytułów, co? Trochę się nazbierało taką ciężką pracą i przez te lata, w których gdzieś tutaj w tym sporcie działam. No tak, tak wyszło, ale bardzo mi z tego powodu miło. No właśnie, czy to tak wyszło, czy to sobie sama zagrabiłaś? Myślę, że sobie zagrabiłam ciężką pracą, bo w sporcie, wiadomo, trzeba mieć trochę szczęścia, bo przy losowaniu serii, miejsc startowych, torów, wiadomo, tutaj odgrywa rolę dużo właśnie szczęście, tego, na jakie rywalki w eliminacjach trafimy, jak będzie wyglądał bieg. Natomiast bez mojej ciężkiej pracy, takiego samozaparcia, chęci rywalizacji i przesuwania swoich takich własnych barier i granic do maksymalnych poziomów, nie byłabym tu, gdzie jestem teraz. A to jest tak, że ty wyniosłeś to, nie wiem, z wychowania, masz to w genach. Co ukształtowało twoją taką właśnie postawę? Wydaje mi się, że dużo z domu wyniosłam. Dużo takiej obowiązkowości, tego, że jeżeli chcę coś robić, to przede wszystkim najpierw muszę spełnić inne obowiązki, żeby móc realizować swoje pasje. U mnie było w domu, była prosta zasada, mama zawsze mówiła, że jak chcesz trenować i chcesz się rozwijać, to najpierw musisz się uczyć. I stąd chyba też ten doktorat przyszedł, że od razu, może nieświadomie, tutaj gdzieś ten rozwój dwukierunkowy mi wpajała od młodości, że wykształcenie jest równie ważne, że nie tylko pasją żyje człowiek. No i wiadomo, jak ja zaczynałam sport te 12 lat temu, no to nikt tak sobie naprawdę z nas, ani ja, ani moja mama, ani dziadkowie, ani inne osoby, które mnie wspierały, nie zdawał sobie sprawy z tego, że to będzie po prostu mój sposób na życie i moja praca. Twoi rodzice byli wymagający? Mnie wychowywała mama. Moi rodzice się rozstali, więc ja też miałam, chcąc nie chcąc, dość dużo obowiązków, będąc dzieckiem. Musiałam trochę szybciej dojrzeć i wydoroślić, ale myślę, że to właśnie spowodowało to, że jestem tutaj teraz, gdzie jestem i że potrafię dawać z siebie wszystko i jestem sfokusowana na tym, co robię, bo wiedziałam, że jest czas na przyjemność, jest czas na pracę, jest czas na obowiązki. Nie, ja nie potrzebowałam kogoś, kto nade mną stał i sprawdzał, czy odrobiłam lekcje, czy posprzątałam w pokoju, bo wiedziałam, że to jest mój obowiązek. I tak samo było z treningami. Ja wiedziałam, że chcę to robić i byłam w pełni skupiona na tym. Nie buntowałaś się? Właśnie nie. Właśnie moja mama mówi, że ja byłam takim dzieckiem, nastolatką, już pewnym, już jak dorastałam. No wiadomo, jakiś tam mniejszy okres buntu każdy, mniejszy lub większy ma. U mnie to raczej przeszło tak bezproblemowo. Ja nie miałam czasu na to, żeby się buntować, tak ja z perspektywy swojej patrzę, bo w wieku 17 lat już idąc do liceum mieszkałam w internacie w Poznaniu. Jakby ja wiedziałam, że to jest bardzo duże obciążenie finansowe też dla mojej mamy. I ja sobie nie mogłam pozwolić na to, żeby gdzieś tutaj ją zawieść, tak? I przy okazji zawieść siebie, więc nie, ja się nie buntowałam. A masz rodzeństwo? Tak, mam siostrę. Siostrę młodszą czy starszą? Tak, 2 lata młodsza i jeszcze mam drugą siostrę przyrodnią, dużo młodszą, zdecydowanie młodszą. Tak, z siostrą się wychowywałyśmy razem. A to taki babski dom, prawda? Wasz, same kobiety. Ja w ogóle bym chciała powiedzieć, że mojego takiego rodzeństwa przyrodnio przyszywanego jest dużo więcej, bo moja mama jest w nowym związku, jej partner ma 3 dzieci, także my jesteśmy taką dość... Patchworkową rodziną. Tak, dokładnie. No tak, ale mówisz o tym pierwszym czasie, kiedy taty nie było, byłaś młodszą siostrą, była twoja mama. No to jednak był taki bardzo kobiecy dom, z którego wyniosłaś takie, no, stereotypowo oczywiście męskie cechy, prawda? Czyli właśnie ta siła, obowiązkowość, odwaga,
Jak to się udało w ogóle? To mama taka była, że się ukształtowały w tobie takie cechy? U mnie w domu było tak, że jak trzeba było wymienić żarówkę, nie wiem, skuć płytkę, wymienić uszczelkę w kranie, to wiadomo, jak już to były takie ciężkie prace, to faktycznie jakiś fachowiec się pojawiał, ale my dużo rzeczy po prostu robiłyśmy same, tak? Czy tapetowanie, moja babcia jest mistrzynią w tapetowaniu, malowaniu, także gdzieś te założenia, męskie prace u nas wykonywały również kobiety i również dobrze, tak? Ja też miałam gdzieś taką, nie wiem, smykałkę, ja lubiłam czas spędzać z mężczyznami, z dziadkiem, jak gdzieś tam w garażu, coś tam przy samochodzie, dłubał, czy takie fizyczne prace w ogródku też bardzo lubiłam. Także w tym damskim domu, w tym kobiecym świecie nie było podziału na role męskie i żeńskie. I teraz chyba mój mąż z tym ma troszkę większy problem, bo ja nie potrzebuję mężczyzny w domu, żeby mi zmienił żarówkę. A do czego go potrzebuję? Do tego, żeby był, żeby mnie wspierał, żebyśmy tworzyli rodzinę, fajny związek, dobrą relację. Mhm. I chyba po prostu po to, żeby był, żeby być z drugą osobą, żeby właśnie mieć kogoś, do kogo się można przytulić, z kim można porozmawiać, podzielić się swoimi problemami, spostrzeżeniami, swoim życiem i przeżyć to życie razem właśnie. A jak ty to wszystko godzisz? No bo z jednej strony sport wyczynowy, profesjonalny, pewnie zajmujący ci bardzo dużo czasu, a z drugiej strony relacja, którą budujesz, rodzina, którą zaczynasz tworzyć. Udaje ci się to jakoś związać razem? Ja wchodząc w relację z moim mężem, jakby, nie wiem, ja mam wrażenie, że my po prostu graliśmy w otwarte karty, tak? Mój mąż wiedział, że jestem sportowcem i między innymi dlatego był zainteresowany moją osobą, gdzieś mniej lub bardziej, i chciał mnie poznać. I on tak naprawdę wiedział, jak to życie moje wygląda, tak? Też się go powoli uczył, ale uczył. No, tak jak mówię, graliśmy w otwarte karty. On ma jakieś swoje cele w życiu i priorytety. Ja mam swoje cele i priorytety, w tym przypadku właśnie gdzieś tam jest sport i jakby oboje się realizujemy. I myślę, że to jest taka zdrowa relacja, bo każdy z nas ma swoje życie, on gdzieś biznesowe, ja sportowe i razem się łączymy po środku. Mhm. Czyli twoje 100% gdzie jest? To zależy. Dziś. Moje 100% dziś to jest zdecydowanie sport. To jest realizowanie swojej pasji i pracy, dawanie z siebie 100% na treningach. To 100% na tym treningu czasami jest takie, że ja mogę góry przenosić i pani trener mówi, nie, dzisiaj tylko na 99, bo jesteś za dobra. Ale ja zawsze właśnie chcę 100, a czasami moje 100% to jest takie ledwo 30, więc musimy pamiętać o tym, że nie zawsze każdego dnia jest super i zawsze to, co zrobimy, to jest jakby... To jest maks, który daliśmy z siebie i musimy to doceniać. Mhm. A masz jakieś takie sposoby na to, żeby po tych 30%, czy takich porażkach w cudzysłowie, żeby się podnosić? Co sobie wtedy mówisz, co robisz? A wtedy sobie mówię, że to 30% tego dnia to było moje 100%. I tak trzeba do tego podchodzić. Ja nie jakby... Nie lubię słowa porażka, ja bardziej wolę używać słowa lekcja, że to jest jakaś taka lekcja, z której musimy wynieść daną naukę. I potem te lekcje w tym życiu nam się bardzo mocno przydają i potrafią wiele potem pomóc i zdziałać cuda tak naprawdę, jeżeli po raz kolejny gdzieś taka mniejsze lub większe potknięcie się przydarzy. Powiedziałaś, że dzisiaj twoim 100% jest sport, ale to zależy, czyli że to 100% się może zmienić u ciebie? Czasami jest tak, że wstaję rano i nie mam ochoty patrzeć na buty biegowe, tak, na strój biegowy, bo właśnie mam jakiś kryzys. Czasami możemy mieć najlepszą pracę w życiu, a nie chce nam się po prostu wstać i pójść i pracować. Ja też tak czasami mam, natomiast ja wiem, że to jest właśnie w kategorii pracy, to rozpatruję. Ubieram się, idę na ten trening, natomiast wracam do domu i wtedy na przykład 100% wkładam w to, żeby ugotować świetny obiad i być właśnie przysłowiową kurą domową kolejne pół dnia i być 100% żoną po to, żeby na drugi dzień znowu móc się obudzić i w 100% włożyć w trening. No właśnie, mówimy cały czas o 100%. Czy to jest tak, że dla ciebie zawsze było celem, żeby dawać siebie na maksa bardzo dużo, żeby rzeczywiście być takim profesjonalnym, maksymalnym w tym, co robisz? Tak, ja się staram być profesjonalna w tym, co robię, natomiast jest dużo więcej, jeszcze bardziej profesjonalnych osób niż ja w tym sporcie.
ja lubię to, co robię i dla mnie nie jest problemem, nie wiem, utrzymywanie diety, jakby wydłużanie treningu i przesuwanie tego treningu nie tylko jakby w tym kontekście fizycznym, ale o trening mentalny, jakieś tam dodatkowe aktywności jak yoga, medytacja czy praca z psychologiem. Także no to dążenie do perfekcjonizmu, dodawania z siebie 100% w kontekście biegania jest naprawdę bardzo szerokim spektrum aktywności, które muszę podjąć. Czy to jest tak, że teraz bieganie jest dla ciebie bardziej pasją, czy już bardziej jednak pracą zawodową? Ktoś kiedyś powiedział, nie lubię tego stwierdzenia, że ktoś kiedyś powiedział, ale nie wiem kto, że trzeba znaleźć sobie taką pracę, jakby swoją pasję przekuć w pracę, to wtedy ani jednego dnia się pracować nie będzie. I sport był moją pasją i moim hobby, takim sposobem na życie. Natomiast to jest aktualnie moje źródło utrzymania, tak? Więc muszę go rozpatrywać w kontekście pracy, chociaż często się zdarza, spotykam się z takim określeniem, że no przecież ty nie pracujesz, a ja tak naprawdę bardzo ciężko fizycznie i psychicznie pracuję, a to, że wyjeżdżam na zgrupowania w jakieś fajne, ciepłe miejsca i na przykład 3 tygodnie przebywam na obozie na Wyspach Kanaryjskich, w RPA czy w jakimś innym zakątku świata i z perspektywy, nie wiem, Instagramu czy jakby osób trzecich wygląda, że ja tam odpoczywam, to nie jest prawda, bo ja tak naprawdę jestem w hotelu, idę na stadion i jestem tak zmęczona, że nie mam czasu na żadne inne rozrywki i fajne aktywności, które można by było w takim miejscu robić, więc to jest zdecydowanie praca. To jest poświęcanie swojego życia prywatnego, bo tak jak już mówiłam, 3 tygodnie w ciągu miesiąca przebywam na zgrupowaniu, potem wracam do domu i mam tydzień na to, żeby załatwić inne wszystkie sprawy, na które po prostu pracujący na etacie człowiek czy prowadzący własną działalność ma czas w tygodniu, a ja tego nie mam. Więc to jest takie bardzo wymagające życie, pełne pośpiechu i biegu. Jak patrzysz sobie na swoje życie właśnie ze sportem, czy masz takie poczucie, że coś musiałaś poświęcić dla tej pasji? Oj, zdecydowanie bardzo dużo. Przede wszystkim zdrowie, bo ze sportem są powiązane kontuzje i to niestety mi się bardzo często przytrafia. Ale tak zawsze sobie, jak ktoś zadaje mi to pytanie, zawsze sobie mówię, że musimy rozważyć to w dwóch kategoriach, tak? To, co poświęciliśmy, a to, co zyskaliśmy. Ja zyskałam bardzo dużo, bo przede wszystkim mogłam pójść, mieszkać w większym mieście, przeprowadziłam się do Poznania, tam skończyłam najpierw szkołę, liceum, potem studia, tak? Zwiedziłam kawał świata przez to, że ten sport uprawiam, poznałam masę fajnych ludzi, jakieś takie swoje zdolności mogłam rozwinąć, tak? Te umiejętności miękkie. Także naprawdę, no przez sport poznałam swojego męża, także jest dużo takich pozytywów i póki mam więcej właśnie tych pozytywnych emocji niż poświęceń z tego sportu, to do tego czasu będę go uprawiać. A rzeczywiście taką myślą gdzieś z tyłu głowy, jak motywacyjną, jak uprawiałaś sport, było to, że to jest taka twoja przepustka do większego świata? Tak, moja mama mi też zawsze powtarzała, że do szkoły licealnej i później na studia to musisz się z domu wyprowadzić, bo tutaj nie będzie perspektyw dla ciebie. I ten sport był takim właśnie taką przepustką, tak? Znalazł się trener, znalazł się klub, który pomógł mi finansowo, bo gdzieś tam ten internat oni opłacali. I ja byłam za to bardzo wdzięczna i chyba to też dlatego, że ja dostałam dużo, to teraz też dużo pomagam. I to jest coś niesamowitego, bo ten sport, tak jak już mówiłam, na tych wielu płaszczyznach mnie ukształtował, no i między na tej takiej społecznej też. Mama jest dumna dzisiaj z ciebie? To trzeba by było zapytać się mamy. Ja mam wrażenie, że moja mama jest dumna z obu swoich córek, i ze mnie, i z mojej siostry. My jesteśmy zupełnie różne. Ale chyba tak, mama kiedyś tam w jakimś wywiadzie powiedziała, że jest dumna, że zawsze płacze, jak ten bieg jest, że ona dopiero potem na spokojnie może go ocenić później. I to przy pomocy najczęściej mojego męża, który jej wszystko tłumaczy, bo sama nie jest w stanie przez emocje, ale wydaje mi się, że jest. Kiedy pytają cię o najważniejsze osoby w twoim życiu, którym najwięcej zawdzięczasz, to kim one są?
No to poza właśnie tutaj bliskimi, rodziną, moim mężem, to jest moja przyjaciółka, która razem ze mną z naszej miejscowości, z której pochodziłyśmy, poszła do szkoły do Poznania i też tą pasję sportową rozwijała. To jest przede wszystkim mój drugi trener, Edward Motyl, który wspierał mnie w tym wszystkim. Tak naprawdę ja się śmieję, że to on mnie wychowywał w pewnym momencie, bo będąc właśnie w szkole z internatem, w tym takim, można powiedzieć, głupim wieku, tak? Gdzie człowiek naprawdę poznaje dopiero życie, on był i nas wspierał. Całą taką grupę osób miał w moim wieku dzieci, którymi się musiał zająć i zaopiekować. No i przyjaciel mój bardzo dobry, wnuk trenera, Szymon, który nieraz mnie z jakiegoś tam sportowego dołka podnosił i wyciągał, zresztą tak jak Gosia, moja przyjaciółka. I to są osoby chyba takie mi najbliższe. Dużo przebywałaś i przebywasz w towarzystwie, w środowisku sportowców. Pewnie gdzieś tam obserwujesz to, że no, są osoby, które mają też ogromne talenty, ale no, nie dochodzą tak daleko. Jak właśnie obserwujesz ten świat, to jak myślisz, co decyduje właśnie o tym, co trzeba w sobie mieć, nie wiem, wypracować, żeby być tak wysoko jak ty, żeby być mistrzynią? Mi się wydaje, że to, czego my się uczymy, czego nas uczą rodzice w wychowaniu, bardzo mocno warunkuje to, kim my później jesteśmy. Bo ja mam wrażenie, że gdybym nie musiała tak szybko, nie wiem, wydorośleć, wziąć odpowiedzialności gdzieś na siebie, być odpowiedzialna za to, co robię i nie móc możliwości się uczyć na swoich błędach, bo nie miałam po prostu możliwości popełnienia tych błędów, bo wiedziałam, że jak coś się stanie, to już jakby nie będzie z tej sytuacji odwrotu. I myślę, że to jest taka główna przesłanka, która pozwoliła mi na to, że teraz jestem w tym miejscu, w którym jestem. No i często jest tak, że właśnie młode osoby z dużym talentem, które mogłyby być sportowcami wielkiego formatu, nie mają gdzieś tych takich predyspozycji mentalnych, psychicznych. Czasami to jest tak, że ten sport to nie jest coś, co oni chcą robić, tylko na przykład co rodzice chcą robić. I tu jest problem, bo sport jest na tyle wdzięczny i niewdzięczny, że trzeba się w niego zaangażować w 100%. No i jeżeli my nie chcemy tego zrobić sami od siebie i poświęcić swojego czasu, swojego zdrowia, swojego komfortu psychicznego, tylko chcą to tego osoby trzecie i myślą, że to jest dla nas dobre, no to wtedy najczęściej z tego nic nie wychodzi. Nie da się tego oszukać. Nie da się tego oszukać. Ja często na treningu, trening kończę ze łzami, z wielką ilością kwasu mlekowego w organizmie i to jest takie podejście, bym powiedziała, troszkę masochistyczne, bo ja sobie dużo krzywdy robię w tym sporcie zawodowym, więc no nie da się tego oszukać. Jeżeli się nie chce tego robić i to nie sprawia przyjemności, to nie da się tego. Gdybyś tak wyobraziła sobie siebie za 10 lat, to jak myślisz, gdzie będzie twoje 100%? Za 10 lat mam głęboką nadzieję i przekonanie, że to będzie macierzyństwo i takie budowanie domu, tak? Że to będzie wychowywanie dzieci, gdzieś praca zawodowa. I myślę, że to 100% będzie dzielone, tak? Że będę 100% mamą, która będzie pracowała i dawała z siebie 100% na etacie w pracy, więc myślę, że to będzie tak. Na pewno nie będę osobą, która zasiądzie na kanapie, bo to nie jestem ja. Ja po prostu lubię być w ciągłym ruchu i gdzieś tutaj odkrywać i poznawać nowe rzeczy. Właśnie w sporcie to jest zrozumiałe, że trudno sobie odpuścić z tej stówy. A czy masz takie inne obszary, jak sobie właśnie nawet wyobrażasz swoją przyszłość, że jednak nie będziesz mogła dać sobie taką trochę taryfę ulgową i nie być wszędzie na te 100%? W sporcie też można, natomiast trzeba wiedzieć kiedy. Jeżeli wiemy, że jesteśmy zmęczeni już i psychicznie, i fizycznie, to czasami lepiej zrobić coś na 98, żeby potem na zawodach było 100 albo nawet 110, żeby potem właśnie w momencie startu, czyli tej docelowej, najważniejszej imprezy, która przysparza nie tylko mi, ale i kibicom euforii, jeżeli uda się coś wygrać i dać wtedy z siebie 100%, to czasami lepiej poświęcić te 2% gdzieś w tym okresie przygotowawczym, żeby później było dużo lepiej. A gdybym zapytała, czego dzisiaj najbardziej potrzebujesz? Czy jest coś, czego ci brakuje?
Aktualnie mam wrażenie, że trochę brakuje mi takiego spokoju. Ja się też z moim mężem śmiałam, jak cała pandemia wybuchnęła, że ja nie wiem, co ja zrobię zamknięta w domu, siedząc na kanapie. Natomiast wtedy tego spokoju zażyłam dużo. Teraz wróciłam, jakby sport wraca do życia i te wyjazdy wracają do życia, więc tego spokoju takiego właśnie 100% odpoczęcia z mężem, spędzenia tego czasu na kanapie mi brakuje. Natomiast ja wiem, że na wszystko w życiu przychodzi pora i dam z siebie na maksa to, co mogę na treningach, na zgrupowaniach po to, żeby w okresie roztrenowania, czyli w okresie września i października, gdzieś przełom tych dwóch miesięcy, wyciąć sobie takie 2 tygodnie spokoju. To tego Ci życzę właśnie. Bardzo dziękuję. Dzięki. Czy to, co robisz, robisz na 100%? A może znasz jakieś kobiety, które robią wspaniałe rzeczy i wkładają w to 100% serca, 100% zaangażowania? Jeśli tak, zgłoś siebie lub znajomą, a my docenimy każdą kandydaturę, a 5 najciekawszych z nich dodatkowo nagrodzimy. Przyłącz się do naszej akcji 100% siebie. Wejdź na www.100%siebie.pl i dołącz do naszej akcji.